Polacy z początku tych wakacji mogą być bardzo zadowoleni, bo ceny paliw na stacjach benzynowych są bardzo umiarkowane, znacznie niższe niż jeszcze na początku roku. Zatem kto jedzie na wakacje, może się na pewno cieszyć. Cieszy nas też to, że nie zostanie wprowadzona dodatkowa opłata i podwyżka cen tutaj paliwa związana z zapowiadanym wprowadzeniem Funduszu Dróg Samorządowych. Więc to może nas cieszyć. Oczywiście, wydaje się, że w dłuższej perspektywie, Ceny paliw na stacjach benzynowych, one będą rosły, bo prawdopodobnie jest, jest, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych miesiącach ropa na rynku światowym jej cena będzie wzrastać. To wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim w tym momencie cena ropy jest niska, dlatego że najwięksi producenci, ro, 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 najwięksi producenci ropy naftowej na świecie mają bardzo duże zapasy tego surowca i nawet dzisiaj, kiedy chcą ograniczać wydobycie, cały czas mają wysokie zapasy, które trafiają na rynek, kiedy zostaną wykorzystane te, te, te zasoby, które państwa po, po, posiadają i ten poziom i poziom rezerw spadnie do pewnego średniego poziomu, który, który obserwowaliśmy w ostatnich latach, prawdopodobnie będzie to oznaczało, że cena ropy zacznie wtedy wzrastać. To automatycznie przełoży się na to, jak będzie wyglądała cena paliw na naszych stacjach benzynowych. Oczywiście jeszcze jednym czynnikiem, na który my Polacy musimy bardzo mocno zwracać uwagę, jest, jest to ile kosztuje dolar, dlatego że na rynku światowym ceny paliw, ceny, ceny ropy są wyrażane w dolarze. Kiedy nasza waluta zyskuje, no to automatycznie też dla nas ropa staje się tańsza. Wydaje się jednak, że druga połowa roku dla Polaków może oznaczać nieznaczny wzrost cen paliw, ale pamiętajmy, że jeżeli byśmy porównywali to, jaka jest cena ropy w Polsce do ceny ropy w innych krajach, to dalej można powiedzieć, że ta cena w Polsce jest umiarkowana, ona się kształtuje blisko. Tych najniższych cen w Unii Europejskiej, bo właściwie jak patrzymy na te ceny, to one kształtują się. Od około 4 złotych w Rumunii, no do prawie 7 złotych w Holandii. No i my na szczęście zbliżamy się, jesteśmy blisko do tej granicy 4 złotych, co nie oznacza, że Polacy pewnie chcieliby za paliwa płacić, płacić mniej. Oczywiście, gdyby złoty się zaczął umacniać w jakiś gwałtowny sposób w najbliższych miesiącach i latach, to wtedy możemy liczyć na dalsze spadki cen paliw, ale wtedy nie można powiedzieć, czy na przykład politycy nie będą chcieli troszeczkę uszknąć nam z tego zysku, ze spadku ceny paliw i wprowadzić jakiś dodatkowych opłat, tak właśnie jak obserwowaliśmy to w ostatnim czasie. Jest niestety trochę tak, że kiedy cena ropy naftowej rośnie na rynku, na rynku światowym, nasze ceny paliw rosną prawie automatycznie. Natomiast kiedy ta cena spada, to na to, żeby ten spadek przełożył się na niższe ceny na stacjach, musimy zwykle poczekać zwykle znacznie dłużej.